Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano. Dla projektu Find Yourself witam was w serii pytań i odpowiedzi. W zeszłym tygodniu dostałem pytanie od Moniki, bardzo fajne, bardzo proste, a jakże bardzo ważne pytanie. Myślę, że może pomóc wielu osobom w tym, aby przywrócić taki balans i równowagę oraz sens klarowności dotyczący tego, czym jest świadomość w ujęciu psychologicznym oraz czym jest świadomość w ujęciu duchowym. Także jeżeli jesteście tutaj ze mną na tej łódce, której celem jest rozwój osobisty, poznanie samych siebie oraz refleksja i kontemplacja nad życiem, to pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania, bo mam tutaj dla was do przekazania bardzo cenne i bardzo ważne informacje i wskazówki odnośnie tego, jak możecie się fajnie rozwijać. Zapraszam. PS. Damianie, czym się różni świadomość psychologiczna od świadomości duchowej? Nie umiem tego rozróżnić. Samo słowo świadomość jest rozumiane w wielu kontekstach i ja się nawet nie dziwię Monice, że ma problem z tym, aby to rozróżnić. Jestem pewien nawet, że wielu z was ma z tym problem i może nawet gdy używacie słowa świadomość na co dzień, to nie do końca nawet wiecie, o czym mowa. I ja się nikomu tutaj nie dziwię, ponieważ ja kiedyś sam miałem z tym problem i używałem słowa świadomość, nawet nie będąc do końca świadomym tego, o czym ja mówię. I dopiero gdy zacząłem rozwój osobisty, zacząłem uczyć się o psychologii, o rozwoju duchowym i zacząłem medytować, wtedy zacząłem rozumieć głęboko to, czym jest świadomość. Mówiąc świadomość, to co ja chciałbym dla was tutaj uwzględnić, to na czym mi samemu osobiście zależy, żebyście wyciągnęli z tego filmu, to jest to, że świadomość sama w sobie jest czymś, co my bierzemy za pewnik i bierzemy to jako własność. To znaczy uznajemy, że wiemy, o czym my mówimy. Gdy ja mówię tobie, bądź świadomy teraz swojego własnego ciała, to czego będziesz świadomy? Nagle twoja uwaga może zostać skierowana na odczucia w twoim ciele i zdasz sobie sprawę, o, w tej chwili dzięki temu, że Damian powiedział, żebym był świadomy swojego ciała, ja nagle stałem się świadomy swojego własnego ciała. No super, ale co się wydarzyło przed tym, zanim ja tobie powiedziałem, żebyś ty był świadomy swojego własnego ciała? Co, byłeś tego ciała nieświadomy? Albo gdy przykładowo idziesz do pracy, wsiadasz do samochodu, wkładasz kluczyki do samochodu, przekręcasz kluczyki i nagle ciach, pojawiasz się przed budynkiem swojej pracy. I nawet nie zdawałeś sobie sprawy z tego, jak jechałeś, bo robiłeś to na autopilocie. I nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś już przed tym budynkiem. No i co? Możemy uznać, że całą tą jazdę byłeś nieświadomy. No ale w takim razie, co z tą twoją świadomością? Jeżeli cały czas masz poczucie istnienia, no bo masz poczucie istnienia, prawda? Jeżeli zadam tobie pytanie, kim jesteś, to weźmiesz palec i pokażesz, no jestem tym ciałem, tym umysłem, imieniem, nazwiskiem, czymkolwiek. No ale teraz możemy sobie zadać pytanie, czym jest ta sama świadomość? Czym jest to, co rozpoznaje, że ty w ogóle istniejesz? I tutaj dopiero zaczynamy głęboko rozumieć to, czym jest świadomość, bowiem my uznajemy, że świadomość jest czymś, że my możemy być świadomi czegoś. Możemy być świadomi uczuć, ciała, możemy być świadomi siebie, przeszłości, przyszłości. Możemy być świadomi jakiejś wiedzy, możemy być nieświadomi, tak? Możemy uznać, że gdy śpimy, to jesteśmy nieświadomi, albo że mamy jakąś tam podświadomość, której na dobrą sprawę nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć. No i w końcu zadajemy sobie to najważniejsze, najbardziej głębokie, fundamentalne pytanie duchowe, jakie możemy sobie zadać. Kim ja jestem? Bowiem badając świadomość, badając naturę świadomości, musimy zaobserwować to, że badamy samych siebie. Innymi słowy, nie istnieje żadna świadomość oddzielna od ciebie samego.
Zapamiętajcie to, bo to Wam ułatwi Waszą podróż, Wasz rozwój i naprawdę pozwoli Wam pominąć cały szereg problemów i błędów poznawczych i zniekształceń i iluzji i wciągania się w przeróżne teorie kosmologiczne i duchowe, takie odlotowe. To naprawdę może Wam wiele oszczędzić. Wy jesteście świadomością. Ty jesteś świadomością. Świadomość to jesteś ty. Naprawdę, jesteś świadomością. To, że ty masz fizyczne ciało, że masz umysł, że masz intelekt, że masz ego, odgrywasz jakąś rolę, masz jakąś wiedzę, to jest pewnego rodzaju forma wyrazu ciebie jako świadomość. I teraz różnica pomiędzy świadomością psychologiczną a świadomością duchową polega na tym, że świadomość psychologiczna to jest zbiór wiedzy, informacji oraz przekonań razem z pamięcią o tym, co się wydarzyło na nasz własny temat. Świadomość psychologiczna to jest Twoja identyfikacja z Twoimi myślami. To jest Twoje ego, to jest to, kim Ty myślisz, że jesteś, kim Ty myślisz, że byłeś, kim Ty myślisz, że będziesz. Świadomość psychologiczna to jest Twoja linia czasu od początku Twoich narodzin, aż przez proces Twojego życia, aż do samego końca, tak? Tym jest Twoja świadomość psychologiczna. Jeżeli urodziłeś się w tym miejscu, tak, bo Wy macie obraz odwrócony, jeżeli urodziłeś się w tym miejscu, to mamy linię czasu i sobie żyłeś do tego momentu. I na tej linii czasu możemy pozaznaczać różne Twoje doświadczenia i wydarzenia. Twoje urodziny, może jakąś pierwszą miłość, szkołę, jaką ukończyłeś, jakieś tam wydarzenia. I pamięć o Tobie to jest Twoja świadomość psychologiczna. Natomiast świadomość duchowa to jest ta świadomość, która stanowi zbiornik, takie naczynie, w którym zbierają się te wszystkie doświadczenia. Innymi słowy, świadomość duchowa jest czymś większym od świadomości psychologicznej, bo gdy świadomość psychologiczna jest bardzo wybiórcza, bardzo selektywna, jest bardzo podzielona intelektualnie i jest zależna od kontekstu i zawiera się w różnych formach, tak jak powiedziałem wcześniej, tak? Świadomość psychologiczna to jest pamięć, imię, nazwisko, płeć, doświadczenia, identyfikacje, wybory, preferencje, to jest Twoja psychologia. To wszystko jest tak jakby porozdzielane, to jest takie cząstkowe, to jest takie fragmentaryczne. To jest takie pofragmentaryzowane. To jakbyśmy wzięli Twoje życie i nóż, je tak pokroili na części i moglibyśmy sobie to układać i mówić, że to się wydarzyło wtedy, to się wydarzyło wtedy, to dotyczy tego, to dotyczy tego. I zresztą bardzo często, gdy o tym wszystkim myślimy, to mamy taki sens pomieszania. Bo ta świadomość psychologiczna jest właśnie taka mała, jest taka zawężona. Zależy od doświadczeń, zależy od formy. Jest bardzo relatywna, to znaczy zależna. Natomiast ta świadomość duchowa to jest ta świadomość, która stanowi naczynie, w której zawarte jest wszystko, zawarte jest całe nasze doświadczenie. I mając tą świadomość, że świadomość duchowa jest czymś większym od świadomości psychologicznej, możemy rozpoznać taki dualistyczny aspekt. To znaczy mamy dualizm, to znaczy pewnego rodzaju model, pewnego rodzaju zjawisko, w którym występują dwa czynniki naraz, które ze sobą kontrastują. Tym jest dualizm, tak? Mamy dobro, zło, kobietę, mężczyznę. Mamy tą świadomość psychologiczną oraz świadomość duchową. I to, co tu jest bardzo charakterystyczne, to jak mamy ten zbiornik, czyli tą świadomość duchową i wrzucamy do tego zbiornika różne doświadczenia, czyli świadomość psychologiczną, to mamy takie poczucie, że świadomość duchowa jest czymś oddzielnym od świadomości psychologicznej. Ale przy świadomości duchowej występuje taki czynnik, który jest bardzo paradoksalny, bowiem skoro świadomość duchowa jest większa od świadomości psychologicznej i świadomość duchowa ogarnia wszystko,
Innymi słowy, stanowi przestrzeń do tego, aby życie się działo, jest wszystkim, to świadomość duchowa jest również świadomością psychologiczną. Natomiast świadomość psychologiczna stanowi ułamek świadomości duchowej. Jeszcze dokładniej to podsumowując, świadomość duchowa oraz świadomość psychologiczna się ze sobą przelewają. Tak jakby stanowiły pole do zaistnienia całego naszego doświadczenia. I dam wam taki przykład. Gdy wstajecie rano i macie zbudowany ten nawyk na codziennej porannej medytacji, to gdy siadacie po turecku i zamykacie oczy i staracie się obserwować swój umysł, innymi słowy, staracie się obserwować swój umysł nie w stopniu fragmentarycznym poprzez analizę, dysocjację, czy identyfikację, czy dialog wewnętrzny, tylko staracie się obserwować ten umysł, dokładnie tak jakbyście byli czymś większym od swojego własnego umysłu, to wtedy uzyskujecie kontakt z tym swoim duchowym ja, tym swoim duchowym aspektem siebie, z tą świadomością duchową, ponieważ podłączacie się do czegoś większego od samych siebie. Przekraczacie ego, przekraczacie swoje traumy, przekraczacie swoje własne nawyki, swoje własne uwarunkowania, swoją własną tożsamość, swoje własne schematy. Jednocześnie widząc, że ten duch, ta obecność, ta świadomość duchowa jest tym samym, co ta świadomość psychologiczna. Ale w momencie, gdy podłączacie się do swojego własnego bytu, do źródła, do Boga, do jedności, do niedualności, stajecie się dużo pełniejsi, stajecie się holistyczni, stajecie się święci. Tutaj jest bardzo ważne to słowo, skąd się wziął holizm, tak? Z języka angielskiego holy, to znaczy święty, ale to również oznacza pełny, to znaczy zintegrowany, to znaczy jednolity. I tym jest właśnie świadomość duchowa. Dlatego ci psychologowie, którzy mieli największy wpływ w zrozumienie naszej psychiki, zajmowali się również mistycyzmem oraz duchowością. Przykładowo Carl Jung, Outspensky, Freud, Alan Watts, Krishnamurti. Poza głębokim zrozumieniem naszego umysłu, naszej psychologii, ci ludzie dysponowali również głębokim zrozumieniem duchowości, właśnie dzięki uchwyceniu sedna tego, co ja tutaj powiedziałem. I teraz, podsumowując jeszcze raz to wideo, świadomość psychologiczna to jest świadomość relatywna, fragmentaryczna, zawężona, zależna od czasu, naszych preferencji, naszych wyborów, naszego umysłu, naszych doświadczeń, wszystkiego tego, co się dzieje w naszym ludzkim doświadczeniu. Świadomość psychologiczna to jest nasze ego, nasza osobowość. Natomiast świadomość duchowa to jest naczynie. To jest to, co nazywamy w buddyzmie pustością, nicością, tym takim pustym nic, do którego możemy uzyskać bezpośredni wgląd podczas medytacji. To jest ten stan zen, stan nieumysłu, stan obserwatora, stan totalnej pustki, stan totalnej jedności, stan totalnej nirwany. I oba te rodzaje świadomości się ze sobą przelewają i stanowią jedność. I to można uchwycić w bezpośrednim doświadczeniu, nie tylko intelektualnie, ale również można to przeżyć, można tego doświadczyć. I to jest to, co nazywamy w społeczeństwie oświeceniem albo stanem niedualności. I to jest sedno również kontemplacji, mistycyzmu, modlitwy, czyli uzyskanie kontaktu z Bogiem, tak?
I to jest właśnie to, żeby podłączyć się do tego duchowego ja. To jest również bezpośrednia odpowiedź na pytanie, kim ja jestem, w self-inquiry, gdy siedzicie sami ze sobą i kontemplujecie zagadnienie istnienia ja. To jest właśnie to wielkie ja, wielki brahman, wielki obserwator, duch, który po prostu przenika wszystko. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że dokładnie tutaj odpowiedziałem na pytanie Moniki. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłem to poukładać. Parę miesięcy temu nagrywałem wideo na temat tego, jaka jest różnica pomiędzy relatywnością oraz absolutem. Nagrywałem wideo na temat tego, czym jest non-duality i jaka jest esencja oświecenia. Możecie dokładnie wpisać sobie te hasła w wyszukiwarce, to znajdziecie te nagrania i zobaczycie, że mówiłem praktycznie o tym samym, może używając innych słów, ale kontekst tej wypowiedzi zawsze jest praktycznie taki sam, bo zawsze mamy do czynienia z tym, co już znamy i z tym, co jest częściowe oraz z tym, czego nie znamy i z tym, co jest absolutnie nieskończone, bezforemne, boskie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie dla mnie łapki w górę, napiszcie komentarze, zostawcie swoje własne przemyślunki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie również w komentarzu. Z miłą chęcią przeczytam, z miłą chęcią odpowiem. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.